Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Karolina Korwin-Piotrowska. Zaczynamy 17 odcinek mojego podcastu, który nazywa się Pierwsza Młodość. W tle mamy taką nostalgiczną muzykę. Bardzo mi zależało na tym, żeby dzisiaj wyjątkowo nie były ptaszki i robaczki, ale nie bójcie się, będą. Jak już powiedziałam, to jest 17 odcinek Pierwszej Młodości. Premiery są co tydzień, w każdy piątek o godzinie 18 na Spotify, na Apple Podcast i na Google Podcast. Serdecznie zapraszam do wspierania mnie na Patronite. Po moim ostatnim odcinku, po 16, gdzie mówiłam o tym, że niektórzy piszą do mnie, że wolą zapłacić mi zamiast wydawać na gazetę, usłyszałam bardzo wiele właśnie głosów wsparcia i bardzo jest mi miło, bo trochę ten podcast powstał właśnie, tak jak mówiłam, z mojej niezgody na to, jak wyglądają dzisiaj media. Bardzo dziękuję oczywiście naszemu sponsorowi, firmie The Candle Dust. Zapraszam na ich Instagram. Bardzo fajne rzeczy, ekologiczne. Ja bym byle czego na sponsora tego programu nie brała. No dobrze, dzisiaj będzie trochę nostalgicznie i będzie trochę o dzieciach i będzie trochę o niezbyt fajnych rodzicach. Ale zacznijmy od początku. In 5, 4, 3, 2, play to get even. Mama plays to win. Ball, America. Just love. Dude, got this. I know what I want to do when I look at you. Oh my gosh, the bear ate Freddy. Back there! Never do that again! To był fragment serialu pod nazwą iCarly. To był amerykański serial komediowy, który był w Polsce emitowany od 2009 roku. No, niesłychanie popularny wśród młodzieży. Jedną z głównych ról grała tam, rolę Samanty, grała Janet McCurdy, rocznik 1992. Amerykańska piosenkarka, aktorka, autorka tekstów, była aktorka, ale też reżyserka, kobieta wielu talentów, która całe życie marzyła o tym, żeby być pisarką, no ale jej mama nie za bardzo chciała się słuchać swojej córki. Janet ma trójkę starszych braci, Markusa, Dustina i Scotta. Jest też ambasadorką pewnej fundacji, która nosi nazwę Światło Gwiazdy dla dzieci. Celem tej fundacji jest pomoc dzieciom w odnalezieniu ścieżki swojego życia i radości w ciężkich chwilach choroby. Nie bez powodu Janet McCurdy zajmuje się tymi rzeczami. W 2013 roku Deborah McCurdy, totalnie toksyczna mamuśka, Janet zmarła na raka. A w marcu 2019 roku po raz pierwszy Janet McCurdy powiedziała coś, co stało się podwaliną pod książkę, której tytuł brzmi: uwaga, jeśli ktoś nie zna, będzie zszokowany. Cieszę się, że moja mama umarła. Okładka ma żółty kolor. Na tej okładce na różowym tle mamy uśmiechniętą blondynkę, dziewczynę ubraną na różowo, która w różowej urnie trzyma, podejrzewam, prochy swojej matki. Janet McCurdy napisała książkę, którą mam w ręku i o której Państwu zaraz opowiem, ale cała ta historia jej mówienia o tym, jak wyglądało jej dzieciństwo z matką taką, a nie inną, i na planach seriali amerykańskich, cała ta historia zaczęła się w 2019 roku, czyli 4 lata temu, kiedy to w artykule, który opublikował portal The Huffington Post, ujawniła, że cierpiała na anoreksję, na zaburzenia odżywiania, na bulimię od 11 roku życia. Oprócz tego ujawniła, że miała problemy z alkoholem, zaczęła pić niedługo przed śmiercią matki, zmagała się z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi i w 2021 roku Janet McCurdy zakończyła karierę aktorską. To była czołówka, to co Państwo słyszeli, to była czołówka serialu iCarly.
Tak jak już powiedziałam, serialu, który przyniósł Jeanette McCurdy sławę absolutnie globalną, o której dzieciaki marzą, ich rodzice też bardzo marzą o tej sławie. iCarly to był też fenomen popkulturowy, niesamowity, ale jeszcze większym fenomenem stała się książka. Książka, która ukazała się w zeszłym roku na świecie, w Stanach Zjednoczonych, z miejsca zaczęła okupować szczyty list przebojów i nic dziwnego. No bo tak szczerej i tak brutalnej opowieści o tym, jacy potrafią być rodzice, jak potrafią zniszczyć własne dziecko, jak potrafią uprzedmiotowić własne dziecko w imię miłości i zarabiania pieniędzy i spełniania swoich niespełnionych pragnień, no czegoś takiego nie czytałam, tym bardziej, że Jeanette McCurdy bardzo fajnie pisze. Jeanette McCurdy w ogóle chciała być pisarką, ale jej matka miała zupełnie inny plan na swoją córkę, która była zabawna, radosna, ładna, fotogeniczna, lubiła śpiewać, tańczyć, no poza tym była jedyną córką swojej matki. No i to niestety skazało ją na to, że matka stwierdziła, że kariera aktorska, która jej nie wyszła, powinna wyjść jej córce, córeczce. I cena tej kariery absolutnie nie grała roli, proszę Państwa. Ta książka od pierwszej do ostatniej strony pokazuje nam tragedię dziecka, potem młodej kobiety, która robi praktycznie wszystko, żeby zadowolić swoją mamusię, bo jak mamusia jest niezadowolona, to mamusia jest nieprzyjemna. A jak mamusia jest nieprzyjemna, to świat wokół jest taki, że nie tylko się pójść i zabić, albo zwymiotować przed chwilą zjedzoną kolację, albo zacząć się okaleczać, albo pić alkohol, albo robić różne dziwne, głupie rzeczy. Matka, która miała obsesję sławy swojej córki, znaczy najpierw miała obsesję swojej sławy, ale to nie wyszło, a potem swojej córki, od dziecka liczyła jej kalorie, wydzielała córce, która się rozwijała, która rosła, racje żywnościowe, mało tego, nawet kąpała ją do 16 roku życia. Tak, proszę Państwa, to się nazywa bycie we władzy tyrana. No i okazało się, że córka, ponieważ chciała zadowolić matkę i mieć święty spokój, przysięgam, wiem coś o tym, godziła się na taki układ. No i w pewnym momencie rzeczywiście wszystko się zaczęło układać, bo Jeanette McCurdy miała naturalny talent komediowy, bardzo fajnie wyglądała przed kamerą, była pracowita, no mamusia kazała. Nie za bardzo lubiła tę robotę, no ale jakby nie było, chciało zadowolić matkę, gdzie się to bawiło, miała tam koleżanki na planie, ale no życia, jakiejś radości z życia, dorastania, bycia dzieckiem, nie za bardzo w tym się czuje. Ta książka jest moim zdaniem przesycona smutkiem. I wielkim, wielkim żalem, bo przede wszystkim nad tym wszystkim, co się dzieje w życiu Jeanette McCurdy, gdzie każde inne tak zwane normalne dziecko, wychowywane przez świadomych rodziców, mogłoby się cieszyć życiem, mieć jakichś kolegów, koleżanki, kurczę, nie wiem, pierwsze miłości, pierwsze jakieś wybryki, no to, co jest przynależne w wieku dorastania. Potem już tego nie ma. Jak tego nie zaliczysz w dzieciństwie, to potem już tego nie zaliczysz, naprawdę. I okazuje się, że ta dziewczyna, ta śliczna blondyneczka o niebieskich oczach, która całe dzieciństwo spędzała na castingach, licząc kalorie i dogadzając swojej matce, jest coraz bardziej nieszczęśliwym wrakiem dziecka, bo już nawet nie człowieka. Sama Jeanette dzisiaj pisze świadomie o tym, ona jest po terapii, mówi o sobie, że jest AA, jest ewidentnie pod opieką lekarzy i specjalistów, sama już też dorosła, jest świadoma, ale kiedyś nie była. No, to jak na przykład próbowała opóźnić dojrzewanie. Ja Państwu przeczytam fragment, bo tutaj, wiecie, ja nie będę się tutaj pruła, naprawdę. Posłuchajcie, przede wszystkim wszyscy ci rodzice, którzy tak bardzo marzycie o tym, żeby wasze dzieci były sławne, którzy zakładacie swoim dzieciom konta na Instagramie, którzy tagujecie zdjęcia swoich dzieci nazwami różnych marek, sprzedajecie te dzieci na poziomie, za przeproszeniem, komórki, wsadzacie sobie cewniki do pochwy, byleby tylko pokazać swoje dziecko i zarobić na nim na etapie płodowym. Zastanówcie się, co robicie. Ja bym taką książkę kazała wam przeczytać na pamięć, się nauczyć wbić po prostu do tych tępych łbów. Bo ta książka jest jednym wielkim wołaniem o rozsądek i jednym wielkim krzykiem tej dziewczyny, dzisiaj już dorosłej kobiety, która mówi wprost: zrobiono mi krzywdę, zabrano mi dzieciństwo, byłam traktowana jak gówno. Uwaga. To jest opowieść o pierwszym okresie, o pierwszej menstruacji. Fragment. W tej chwili siedzę na sedesie w zakrwawionych majtkach spuszczonych do kolan i wiem, że to właśnie to. To, o czym mówiła Teresa. Mamusiu, wołam. Mama pyta, co się stało, a ja przełykam zgrozę, żeby odpowiedzieć. Krwawie. Drzwi otwierają się z hukiem, zanim słowo ma szansę wybrzmieć i mama bierze mnie w objęcia. Zaznaczam, że siedzę na sedesie. Och, kochanie, mówi, jakby pocieszała osobę, która właśnie straciła ukochanego czworonoga. Kochanie, tak mi przykro. Zaznaczam, właśnie matka dowiedziała się, że jej córka staje się kobietą i jej reakcja brzmi, uwaga, kochanie, tak mi przykro. Potem jest jeszcze lepiej, słuchajcie.
Mama odrywa długą połać papieru toaletowego i każe mi ją włożyć do majtek, a sama idzie po Patty, moją nauczycielkę o aksamitnym głosie. Patrzę, jak zegar odmierza upiorne 10 minut, po czym wraca mama z Patty, która wyciąga z kieszeni różowy kwadracik zlepiony paskiem białej taśmy i macha mi przed nosem jak banknotem 100-dolarowym. Przytula mnie rozpromieniona, a mama biegnie oznajmić ekipie, dlaczego się spóźniłam. Moje gratulacje, Janet, szepce Patty. Jesteś kobietą? Idę na plan, gdzie kręcimy kolejną scenę, bo oczywiście dostało się w pracy. Ona całe życie wtedy spędzała w pracy. Widzę po minach ekipy, że wszyscy już słyszeli. Prawda? Jaka intymność? Czuję się upokorzona, ogarnia mnie wstyd. Jak mogłam do tego dopuścić? Jak to możliwe, że stałam się kobietą? Nie znam odpowiedzi, ale znam rozwiązanie. Wiem, jak to naprawić. Od jutra koniec z 2% mlekiem, poduszeczkami i ciastkami dietetycznymi. Folgowałam sobie, ale z tym już koniec. Muszę wrócić do anoreksji i znów stać się dzieckiem. To jest, proszę Państwa, opowieść Janet McCurdy o tym, jak stała się kobietą, o tym, jak zareagowała jej matka i jak zareagował plan filmowy serialu, w którym wtedy występowała. Potem mamy opowieść o kolacji, o rozmowie z wielkim twórcą, na który Janet McCurdy idzie ze swoją mamusią. No zaprasza je na kolację, tam są dania główne, homar, makaron, mięsa, tam tararira. I Janet pisze tak. Wiem, że mama nie będzie zadowolona, jeśli to zjem, ale wiem też, że twórca się obrazi, jeśli nie zjem. Uzna, że mu nie ufam albo mi nie smakuje, dlatego rzucam się na talerz w nadziei, że twórca uwierzy, że jem, a mama domyśli się, że bynajmniej. No więc zaprosiłem was na obiad, ponieważ twórca pociąga ze szklanki, a mama wyczekuje upragnionej puenty. Ale najpierw zmienia temat, jakby celowo przedłużał napięcie. Opowiedz mi na jedno pytanie. Lubisz być sławna? Rozpoznawana? Jeszcze jak, odpowiada za mnie mama. Ona to uwielbia, fani też ją uwielbiają. Prawie zawsze mówią, że jest ich ulubioną postacią. Dziobie widelcem makaron. To dobrze, oznajmia twórca, bo to dopiero początek. Oddech mamy staje się przyspieszony. Chcę dać Janet jej własny serial. Mama upuszcza widelec z wrażenia, z brzękiem spada na talerz. Wybrałem już nawet tytuł. Just Packet. Nie uważacie, że świetny? Pyta z uśmieszkiem. O tak, tak, naprawdę świetny. Musimy trochę odczekać, ponieważ iCarly robi za dużą furorę, ciągnie twórca, próbując ostudzić jej zapał. Mama skwapliwie przytakuje. Ze 2 lata, uzupełnia twórca, ale jeśli nadal będziesz robić swoje i mnie słuchać, masz go jak w banku. Och, dziękujemy, mówi mama ze łzami w oczach. Moja dziewczynka na to zasługuje. I to jak? Potem wychodzą i jest dialog. Dlaczego się nie cieszysz? Dostaniesz własny serial, mówi mama w drodze powrotnej. Cieszę się, kłamie. Bardzo się cieszę. To dobrze. Mama zerka na mnie w lusterku wstecznym. I powinnaś. Każdy by chciał być na twoim miejscu. Proszę Państwa, drodzy rodzice, oczywiście ja zaraz usłyszę, że ja nie mam dzieci, bo nie mam dzieci, ale znam dużo dzieci bardzo nieszczęśliwych i pracuję w showbiznesie prawie 30 lat i widziałam dzieci zniszczone przez showbiznes. Mam koleżanki, które są szefami castingów do różnych reklam, filmów, seriali i one opowiadają, że największym horrorem podczas castingu wcale nie są dzieci, ale ich rodzice, ze szczególnym uwzględnieniem mamusiek. Ewidentnie mamy problem. Dzisiaj dzieci mają dany wcześniej do ręki telefon, nagrywają filmiki, chcą być sławne. Do tego jeszcze dołóżmy rodziców, którzy chcą, żeby dziecko było sławne. W domyśle zarabiało również pieniądze na dom. No i mamy potworne, mordercze wręcz kombo. Książka Janet McCurdy, Cieszę się, że moja mama umarła, jest moim zdaniem pozycją obowiązkową. Gdybym mogła, po prostu dałabym ją wszystkim rodzicom na świecie. Ale to jest nic. Ponieważ to jest dopiero początek tego podcastu, a ja mam dla was znacznie lepsze kwiatki, ale zanim to nastąpi, to może trochę śmiejących się lisków. Miała być natura? Proszę bardzo, są zwierzątka. To przechodzimy teraz płynnie po śmiejących się liskach do Brooke Shields. Oczywiście pamiętacie, tak? Ja miałam jej zdjęcie w piórniku. Ona dla mojego pokolenia była absolutną ikoną. Każda dziewczynka chciała być jak Brooke Shields.
Naprawdę? Posłuchajcie. To był fragment filmu Błękitna Laguna, dokładnie ten, w którym grana przez Brooke Shields Emmeline dostaje pierwszego okresu na bezludnej wyspie. Wtedy jest rok 1980, wtedy ten film wchodzi do kin. Brooke Shields w momencie kręcenia tej sceny, kiedy dostaje okresu i jest naga w wodzie, link do tej sceny na YouTube dostaną moi patroni, ma 14 lat. Ona przez prawie cały czas w tym filmie jest nago albo półnago, ma sceny seksu, pocałunków, przypomnę, ma 14 lat. Czyli według wszystkich normalnych zasad cywilizowanego świata, to co się dzieje na ekranie, po prostu zajeżdża na mile pedofilią. No ale słuchajcie, to był jeden z filmów, w których wystąpiła Brooke Shields, który pomógł jej w byciu najbardziej fotografowaną dziewczyną i dziewczynką na świecie, który dał jej oczywiście milionowe kontrakty reklamowe, a za wszystkim tym, co się z nią działo, stała jej matka, proszę Państwa. Posprawdzałam sobie dokładnie filmografię Brooke Shields i popatrzyłam, jakie filmy są na tej filmografii, szczególnie w momencie, kiedy Brooke Shields była dzieckiem, była dziewczynką. No i okazuje się, że słuchajcie, mamy tą nieszczęsną Błękitną Lagunę, za którą zresztą nie wiem, czy wiecie, ale ona była nominowana do Złotej Maliny, miała fatalne recenzje i wyobraźcie sobie, co czuła ta dziewczynka, którą nominowano za najgorsze aktorstwo. Przypomnę, ona miała wtedy 14 lat, to było dziecko, no ale jakoś wtedy nie zwracano na to uwagi. Premiera filmu była w 1980 roku. Wcześniej zagrała w bardzo dziwnym horrorze. Ja go znalazłam w Polsce. On jest online. Patroni dostaną do niego link. Aczkolwiek nie do końca polecam, bo ja niestety obejrzałam to za was. Film nosi tytuł Alicjo, słodka Alicjo. I tam jest poruszony wątek pedofilii. Przedtem zagrała w filmie Ślicznotka Louis Malla. No to był film, który był pokazywany w Cannes, zresztą na festiwalu. Miał całkiem niezłe recenzje, słuchajcie, bo to Louis Malle, czyli wielki twórca filmowy, to był jego pierwszy film w Ameryce. Obok niej grała m.in. Susan Sarandon. Notabene sama Brooke Shields bardzo dobrze wspomina ten film, mimo że tam całuje się z mężczyzną starszym od siebie o kilkanaście lat i to nie wspomina za bardzo tego dobrze. Mówi, że matka stała obok i się tylko przyglądała. Tam m.in. jest jedna dość, powiedziałabym, potworna scena, ponieważ akcja tego filmu w dużej części dzieje się w burdelu. W domu uciech, jak zwał, tak zwał. Ja nie wiem, jaka jest teraz nazwa poprawna politycznie. Gdzie po prostu są prostytutki. I bohaterka grana przez Brooke Shields jest córką jednej z prostytutek. No i jest piękną dziewczynką. No i dziewczyny z tego burdelu dochodzą do wniosku, że przede wszystkim szefowa tego przybytku, no że po prostu można sprzedać jej dziewictwo. No a są panowie, którzy bardzo lubią uprawiać seks z dziewczynkami, które tego jeszcze nie robiły. W związku z tym dochodzi do sceny i teraz sobie posłuchajcie fragmentu. To jest scena, gdzie wyobraźcie sobie, ona stoi na takim podwyższeniu w ładnej sukience, która bardziej przypomina Halkę niż sukienkę, ma kręcone włosy, pomalowane usta, taki bardzo niewinny wyraz twarzy, a wokół niej coraz bardziej spoceni różni panowie, bardzo bogaci, którzy się licytują na to, kto da więcej za noc spędzoną z dzieckiem, które właśnie widzimy na ekranie. To nie jest aktorka, która udaje małe dziecko, to jest dziecko, które naprawdę bierze udział w tej scenie. To sobie posłuchajmy. Hey, how do we know she is a virgin? Have I ever lied to you before? Satisfaction guaranteed. Well, gentlemen, I'm getting impatient. I'll bid $100. Yeah! I'm bidding $120. $150. Okay, $50! That's nice, Senator. That's beautiful, Senator. Just beautiful. Remember, gentlemen, she's as fresh as a baby's lips. 160, 65, 175, 180. $200. Gentlemen, 210. Yeah, well,
I'll top that with 225. Well, I'll be 230. All right, $240. $250. $275, madam. $280. $300. Will you take a check? What would I do with a check? Więc jak słyszymy, facet chce zapłacić za jej dziewictwo czekiem. No i rzeczywiście ten film wywołał dużą kontrowersję. Z jednej strony krytycy byli zadowoleni, no bo cokolwiek zrobił Louis Malle, który wtedy był wielkim nazwiskiem kina. Obsada, Susan Sarandon, no naprawdę, ten film walczył o Złotą Palmę na festiwalu filmowym w Cannes w 1978. Lata 70. były doskonałym okresem dla kina. Krytycy wypowiadali się bardzo dobrze o tym filmie, ale z drugiej strony była kontrowersja i ona się pojawiła. Ja znalazłam między innymi historię o tym, że jak w Cannes był ten film, miał swój pokaz, to doszło do kilku sytuacji bardzo groźnych, ponieważ ludzie atakowali Brooke Shields i chcieli obciąć jej włosy. Jeden z napastników został złapany, zatrzymany, ale wyobraźcie sobie, dziewczynka, wtedy Brooke Shields ma 13 lat, gra w filmie, w którym gra małoletnią, znaczy gra córkę prostytutki, której dziewictwo za chwilę będzie sprzedane. Ja się zastanawiam, czy ona sobie w ogóle zdawała sprawę z tego, o czym to jest film i co to jest za scena. Cofnijmy się trochę w czasie. Brooke Shields w tej chwili jest na ustach wszystkich, ponieważ pojawi się za chwilę w kwietniu, będzie miał premierę na Hulu, ja mam nadzieję, że za chwilę też w Polsce, dokument o niej, w którym ona otwarcie opowiada, co jej zrobił show biznes i co jej zrobiła matka. Przypomnę, Brooke Shields urodziła się w maju, 31 maja 65 roku w Nowym Jorku. Ona była córką fotomodelki Terry Shields i przedsiębiorcy z arystokratycznymi korzeniami, Francisa Aleksandra Shieldsa. Jest plotka, która nie jest potwierdzona, o tym, że rodzina ojca, czyli owego Shieldsa, zapłaciła pani Shields za to, żeby usunęła ciążę, ale ona wzięła pieniądze, ale córkę i tak urodziła. Jak było, nie wiadomo do końca. Jedno jest pewne, kiedy Brooke miała 5 miesięcy, jej rodzice się rozwiedli. Ojciec tak naprawdę nie był w jej życiu w ogóle. Całą władzę rodzicielską i władzę nad dzieckiem miała matka, która bardzo szybko się zorientowała, że ma piękną córkę. 11-miesięczna Brooke już pojawiła się w reklamie mydła, no a potem już poleciało. Zresztą tę reklamę fotografował światowej sławy fotograf Francesco Scavullo, absolutny bóg wtedy. No i rzeczywiście te zdjęcia były wspaniałe, można je zobaczyć w internecie i ona zaczęła po prostu karierę modelki niemowlęcej, że tak powiem. Reklamowała pieluchy, talk kosmetyczny, mleko, później też lalki. I teraz tak, miała 9 lat, kiedy zaczęła się pojawiać w filmach. Tak jak mówię, miała 12 lat, kiedy zagrała w bardzo dziwnym horrorze Alicja, słodka Alicja. O tytuł oryginalny też jest Communion z 1976 roku, gdzie jest potężny wątek pedofilski. I naprawdę ogląda się to i myślisz sobie, matko boska, czy ktoś w ogóle nad tymi dziećmi tam pilnował tych dzieciaków, nie wiem. Miała 14 lat, kiedy była najmłodszą modelką, która kiedykolwiek pracowała dla Vogue'a, czyli dla Biblii Mody, a potem, kiedy miała lat 15, to już było po tej nieszczęsnej Błękitnej Lagunie, jej twarz była wszędzie, w Cosmopolitan, w Glamour, Harper's Bazaar, 17. No i rzeczywiście, trzeba przyznać, kariera się rozwijała. Miała zaledwie 15 lat, proszę Państwa, czyli no, to jeszcze był dzieciak. Kiedy pojawiła się na plakatach ubrana tylko w jeansy Calvina Kleina i to jest słynna reklama, proszę Państwa, taka, no zresztą ją za chwilę Państwu puszczę. Ale co jest ważne, Brooke Shields jest sterowana cały czas przez matkę. Matka staje się jej menadżerką, matka jest z nią wszędzie, matka z nią jeździ, matka nią steruje, matka wybiera kontrakty reklamowe, matka decyduje za nią. Pojawia się z nią na wywiadach, siedzi często obok, bo Brooke wtedy też jest gościnią w bardzo wielu talk showach. Rzeczywiście w latach 80. i w pierwszej połowie lat 90. staje się idolką nastolatek, ale lata 80. są jej. Ona zresztą trafia na okładkę Time'a jako twarz nowej epoki. Pojawiła się, słuchajcie, sprawdziłam to i to są potwierdzone źródła, miała 400 okładek różnych magazynów i nazywana była z dumą najczęściej fotografowaną kobietą na świecie. Potem przebiła ją księżna Diana. Magazyn People uznał ją za jedną z najbardziej intrygujących osób świata kilka lat z rzędu i za jedną z najpiękniejszych osób świata w latach 1996 i w roku 2000. No to sobie posłuchajcie fragmentu zwiastunu filmu Alicjo, słodka Alicjo. To jest horror, w którym występuje Brooke Shields. Uwaga, ma wtedy 11 lat. Brooke Shields in holy terror
Alice was too old to play with dolls and too young to make love. Brooke Shields, as you've never seen her before. She was too beautiful to play with boys and too young to play with men. So Alice began to play with death. She's made repeated requests that the kids see a psychiatrist. She has a knack of making things look like accidents. No more dolls, no more toys. Alice only plays with bodies. Brooke Shields mówi dzisiaj tak. Nie był to jednak wybór gwiazdy, ale mojej matki, Terry Shields, która angażowała mnie do pracy w reklamach. Otwarcie w bardzo mocnym wywiadzie w The Sunday Times Magazine ona mówi, że ma żal do swojej matki. To się nam wydaje dzisiaj potworne i ta historia trochę daje mi do myślenia też, że jednak świat się trochę zmienił, może jednak trochę na lepsze, że mamy większą świadomość. Dzisiaj nikt by do tego nie dopuścił, no ale wtedy mamy szalone lata 70. i 80. i ta kariera była kierowana przez cały czas przez matkę. W momencie rzeczywiście, kiedy Brooke Shields zyskuje pełnoletność, zaczyna wybijać się na tak zwaną niepodległość, co nie zmienia jednak faktu, że rzeczywiście cały czas jest uzależniona też emocjonalnie od matki i o tym mówię. Mówiłam o tej reklamie Calvina Kleina, zdjęcia do niej robił Richard Avedon, jeden z najwybitniejszych fotografów wszechczasów. To był ogromny budżet i ta reklama jeansów Calvina Kleina stała się rzeczywiście momentem przełomowym i trzeba przyznać, że w tym momencie to trio Calvin Klein, Richard Avedon i Brooke Shields no, stworzyli jakąś tam cegiełkę do budynku z napisem popkultura. Ta reklama była wszędzie, jej twarz, jej pupa, ale zresztą posłuchajcie, bo to jest ta najsłynniejsza reklama, w której wystąpiła Brooke Shields, bo było ich kilkanaście, było kilkanaście różnych wersji. You want to know what comes between me and my Calvins? Nothing. Calvin Klein jeans. No i ta najsłynniejsza dziewica świata, bo uwaga, wyobraźcie sobie, że tak była nazywana, wystąpiła w reklamie, w której mówi otwarcie, że nie ma nic między nią a jej Calvinami. 4 kwietnia w Stanach Zjednoczonych jest premiera tego dokumentu o Brooke Shields, Pretty Baby on się nazywa, i w nim między innymi ona mówi tak. Przez długi czas nie sądziłam, że mogę mieć własne zdanie. Spędziłam życie robiąc to, czego ode mnie oczekiwano, aż zapytałam siebie, kim bym była, gdybym przestała na to pozwalać. I w pewnym momencie rzeczywiście przestała na to pozwalać. Premiera tego dokumentu Pretty Baby miała miejsce na festiwalu w Sundance w tym roku i od razu posypały się niesamowite recenzje, od razu zrobiło się bardzo głośno. Reżyserką tego filmu jest Lana Wilson, która między innymi zrobiła bardzo ciekawy, dostępny na Netflixie, dokument Miss Americana o Taylor Swift. No i w Pretty Baby mamy oczywiście, ja widziałam te zwiastuny, więc i czytałam recenzję, więc możemy się spodziewać ogromnej ikonografii zebranej na temat Brooke Shields i na temat jej rodziny, rodziców, matki. Wypowiadają się różni ludzie, którzy ją znali. Jest cała masa telewizyjnych nagrań. No i takie zdanie, które pojawia się w każdym zwiastunie tego filmu. Nie miałam świadomości tego, co się wokół mnie działo. Byłam modelką i ciało było dla mnie narzędziem pracy. Byłam jeszcze długo przed okresem pokwitania i nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak moje ciało może być postrzegane. Ona miała 14 lat i była pin-up girl. Miała 14 lat, jeszcze nie miała biustu. A już była dziewczyną, której nagie zdjęcia z Błękitnej Laguny wisiały wszędzie w pokojach zarówno chłopców, jak i dziewczyn na całym świecie. Zresztą posłuchajcie jeszcze fragmentu tego dokumentu. To jest fragment, który mrozi mi krew w żyłach, bo tam usłyszycie między innymi, jak, przepraszam bardzo, ale śliniący się na widok dziewczynki, prowadzący talk show, mówi jej, jaka jest piękna. Wiecie co? Jak jeszcze to zobaczycie, bo link dostaną patroni moi z Patronite'a, przepraszam bardzo, ale można puścić pawia. Posłuchajcie. How do you feel about all this fuss that's being made over you? I think it's kind of fun. You really are an exquisite-looking young lady. I know you've been told that, but isn't she a pretty girl? The entirety of my life, it was, she's a pretty face. Over and over and over and over and over again. And that always just seared me. You
just didn't go anywhere that somebody wouldn't know Brooke Shields. The most photographed woman in the world. Iconic American beauty. Object of desire. A sexualized child model. Exploitation. Vulnerable. I was on the cover of Time magazine as the face of that whole era. Bardzo czekam na premierę dokumentu o Brooke Shields. Mam nadzieję, że szybko będzie w Polsce. Myślę, że to będzie duże wydarzenie, bo też w Polsce mamy bardzo wiele, coraz więcej, niestety, gwiazd młodocianych z lat 80., 90., 2000., które już mogą powiedzieć, że po prostu skopano im życie. A wiecie, moi drodzy, kim jest Ewa Jonesko? Bo jeżeli wpisujecie sobie w Google Brooke Shields, to bardzo szybko też wyskakuje wam Ewa Jonesko. I na przykład na YouTubie są takie materiały, najbardziej kontrowersyjna modelka dziecięca. Zacznijmy od tego, że w 2012 roku, czyli 11 lat temu, Ewa Jonesko, aktorka, reżyserka, pisarka, pozwała swoją matkę. Jej matką była Irina Jonesko, która w latach 70. zyskała ogromną popularność dzięki cyklowi zdjęć. Bohaterką tych zdjęć była jej córka. To jest normalne, prawda? Rodzice robią zdjęcia swoim dzieciom. Mhm. Tylko wiecie, ja zobaczyłam te zdjęcia, one są w internecie. Trzeba wejść na specjalne strony. Ja weszłam. Potem musiałam odwirusować komputer. I to są zdjęcia, które matka robiła swojej małej córeczce, nagie zdjęcia, na których to tych zdjęciach widać krocze tego dziecka, są rozchylone nogi tego dziecka, są na przykład dopiero wykształcające się piersi, dziewczynka leży w pozach, no, Playboy to jest nic. Mówię wam, ja to widziałam. Dziewczynka ma piękne, jasne loki, jest bardzo ładna, ma taki trochę zbuntowany wyraz twarzy, duże oczy, nawet mam grupy fanów w internecie i tam wszyscy wspominają o tych niesamowitych oczach Ewy Jonesko. Rzeczywiście, te oczy są bardzo dorosłe, zbyt dorosłe na wiek Ewy Jonesko. I to dzięki matce, słuchajcie, Ewa Jonesko, kiedy była dziewczynką, też była wychowywana tylko przez matkę, Ewa Jonesko została modelką Playboya. Kiedy numer się tego Playboya ukazał na rynku, Ewa miała 11 lat. Ja widziałam to zdjęcie, które było w Playboyu. Nagie zdjęcia Ewy Jonesko w wieku lat 11 pojawiły się m.in. w Der Spiegel, były w Penthouse'ie. I to są naprawdę strasznie mocne zdjęcia. Znaczy ja byłam przerażona, ja nie zdawałam sobie sprawy z tego, że coś takiego zobaczę kiedykolwiek. Mało tego, że te zdjęcia były, nikt tego nie banował, ludzie na to pozwalali, to było drukowane, nikt się nie sprzeciwił temu, że 11-letnia dziewczynka z ledwo zarysowanymi piersiami jest naga fotografowana przez swoją matkę w pozach, których mogłyby pozować kobiety zdecydowanie bardzo lekkich obyczajów. To nie wygląda dobrze. Ewa Jonesko, kiedy już dorosła, bo potem, kiedy miała 12 lat, odebrano prawa rodzicielskie jej matki do niej, ona się tułała po różnych zakładach wychowawczych, to w ogóle jej życiorys to jest jakiś obłęd. Więc Ewa Jonesko, to, że ona wyszła na ludzi, jak to mówią, to jest w ogóle jakiś cud. Ona stała się między innymi reżyserką, tak jak mówię, pisarką. Swoje życie opisała w dwóch biograficznych powieściach, a relacje z matką ukazała w filmie wyreżyserowanym przez siebie. Link patroni dostaną do tego filmu. Film nosi tytuł Moja mała księżniczka. Dobry tytuł, bardzo adekwatny. W roli matki, głównej bohaterki, która robi zdjęcia właśnie swojej córce i na tych zdjęciach zarabia i ta córka ją utrzymuje, z czego sobie w ogóle nie zdaje sprawy. W roli matki wystąpiła Isabelle Huppert i to jest bardzo dobre kino. Znaczy, to jest takie kino, którego oglądanie naprawdę boli. Zresztą posłuchajcie, to jest fragment oryginalnego zwiastunu filmu Ewy Jonesko pod tytułem Moja mała księżniczka z Isabelle Huppert w roli głównej. Tu crois qu'elle viendra, maman? Avec ta mère? Je sais jamais. Maman? Je t'ai toujours dit que je reviendrai. Tu viens? Entre. Ça te plairait de poser pour moi? Oui. On touche pas à ça. C'est précieux. Tu dis rien à mamie, hein? Tu me promets, hein? Ah non, non, souris pas. Le sourire, c'est con, c'est pour les mariages. Tu fais la séductrice. Tu sais, toi, je sais pas comment tu fais, mais tu sais. Violetta. Maman, j'ai faim. Non, mais tu mangeras après, maintenant il faut travailler. Tu les trouves comment? C'est bien mieux que tes croûtes. Ta mère est une pionnière. Tu es sur une œuvre d'art.
Ewa Ionesco urodziła się dokładnie w tym samym roku co Brooke Shields, w 65. I była zwyczajną dziewczynką, dopóki pewnego dnia jej matka nie zorientowała się, że można by zarobić na tym dziecku, najzwyczajniej w świecie. To jest też opowieść o córeczce, o dziewczynce, która bardzo chce być ze swoją mamą, bo tej mamy tak za bardzo nie ma, a kiedy mama robi jej zdjęcia, to przynajmniej jest z nią, jest blisko. Dziecko sobie w ogóle nie zdaje sprawy z tego, co ta matka z nim robi. Jest z mamą, przebiera się, zakłada jakieś pióra, jakieś korale, malują jej usta, ale wyobrażacie sobie, że macie córkę, ona ma 11 lat i sprzedajecie zdjęcia jej do Playboya? Do pisma, przy którym masturbują się spoceni faceci? Serio? Zrobilibyście to? No, to jest po prostu niesamowite. Zresztą masa jest tych zdjęć, one są w internecie i wyglądają bardzo źle. One między innymi na przykład wylądowały w Penthouse. Penthouse był znacznie mocniejszy, znacznie ostrzejszy niż Playboy. Były w niemieckim Der Spiegel i słuchajcie, nikogo nie ruszyło, że słuchajcie, to jest pedofilia. Ale przy okazji, jak wpisujecie w Google na przykład Ewa Ionesco i zaczynacie wchodzić w poważne artykuły, nie mówię o prasie plotkarskiej na temat jej i jej matki i tego, co jej zrobiono, to przy okazji można też poczytać o tym, czym pedofilia była w latach 70., jak w ogóle była postrzegana. Wyobraźcie sobie sytuację z planu filmu Lokator Romana Polańskiego, gdzie zresztą Ewa Ionesco ma jedną scenę. Możecie wpisać Lokator Ewa Ionesco na YouTube. Zresztą patroni dostaną linka do tej sceny. I tam ona gra, jest w jednej scenie, i ma rzeczywiście widać te niesamowite oczy, te włosy. Bardzo fotogeniczna, śliczna dziewczynka. No i słuchajcie, wyobraźcie sobie sytuację, że jej matka przeprowadziła ją Polańskiemu z nadzieją, że on się z nią prześpi i nawet dla niego była za młoda. I Ewa Ionesco, jak opisuje to, no sama była zdziwiona tym wszystkim i była przerażona, że nie spełniła pokładanych nadziei przez matkę w niej. Aż mi jest słabo, jak to wam mówię, ale ta historia jest po prostu obrzydliwa, ohydna. Jedno, co się udało zrobić. W 2015 roku paryski sąd apelacyjny zakazał pani Ionesco, czyli matce Ewy, wystawiania, sprzedaży lub przekazywania zdjęć jej córki bez jej zgody i nakazał jej wypłacenia też odszkodowania w wysokości 70 tysięcy euro. Ale no, jak sobie człowiek poczyta, jakie było życie tej kobiety, tej dziewczynki, w ilu filmach ona zagrała, które ocierają się naprawdę o dziecięcą pornografię. Między innymi taki film, który był zakazany w Niemczech, który nosił tytuł Maladolescenza, też inny ma tytuł Puppy Love. Fragmenty jego są na YouTubie. To jest opowieść, która została zakazana w 2006 roku w Niemczech. Film uznawany jest za pedofilski, w całości niedostępny praktycznie nigdzie. Zawiera tam, słuchajcie, i teraz trzymajcie się, sceny erotyczne, w których biorą udział 12-letni bohaterowie, a Ewa Ionesco występuje obok niejakiej Lary Wendel i Martina Leba. I to jest historia o takich wakacjach 12-letnich dzieciaków i o inicjacji seksualnej. No i normalnie, no tam są takie sceny. Ja to widziałam tylko z opisu, bo to, co jest na YouTubie, już jest po cenzurze i to są tylko jakieś tam obrazeczki, muzyka. Co jest też ciekawe, Ewa Ionesco w ogóle, oprócz tego, że rejestruje filmy, bardzo dużo grała w filmach jako aktorka i wyobraźcie sobie, że zagrała w 1990 roku u boku Wojciecha Przoniaka w filmie Monsieur. To jest rówieśniczka, Ewa Ionesco jest rówieśniczką Brooke Shields. I to jest też opowieść o kobiecie, która wyrwała się spod władzy bardzo toksycznej, kompletnie pokręconej matki. Coś niesamowitego. Tak więc jeśli myślimy o Janet McCurdy, o Brooke Shields, pomyślmy też o Ewie Ionesco. No i jeszcze jedna rzecz. Ja myślę, że chcę wierzyć w to, że część słuchaczy tego podcastu będzie wiedziało, z jakiego to jest filmu. Dadziu! Dadziu! W 1970 roku, czyli ponad 40 lat temu, Luchino Visconti, wybitny rzeczywiście twórca włoskiego kina, bardzo kontrowersyjny, gej, muszę tutaj to zaznaczyć, bo to ma dużą wagę w tej historii, szukał w różnych krajach Europy młodego chłopca, który zagrałby rolę Tadzia w ekranizacji Tomasza Manna Śmierci w Wenecji. Szukał chłopca, który byłby uosobieniem nieprzemijalnego, idealnego piękna, bo taki jest Tadzio w powieści Tomasza Manna. Bardzo długo tego chłopca szukał. 150 przesłuchań nie było. Znaczy, no, to jest wizja reżysera, tak? Szukasz, aż znajdziesz, albo po prostu nie robisz tego projektu. Zresztą Visconti był szczególarzem. Słynął z tego, że na przykład kiedy robił scenę jedzenia, uczty, to aktorzy mieli prawdziwe jedzenie, prawdziwy alkohol, jedli na prawdziwej porcelanie. On nie uznawał półśrodków, więc szukał. I słuchajcie, w Sztokholmie trafił na wówczas 15-letniego Bjørna Andersena.
No i rok później doszło do premiery filmu Śmierć w Wenecji, była królowa Elżbieta II. No i wtedy odbyła się konferencja prasowa z okazji premiery tego filmu i wtedy to Luchino Visconti, Andersen siedział obok niego, powiedział o nim, że to jest najpiękniejszy chłopiec na świecie. I to jest taka stygma, która za Andersenem ciągnęła się całe jego życie i ciągnie się dalej, słuchajcie. Bo pojechali z tym filmem do Cannes, Andersen zaczął robić karierę jako taki pin-up boy, że tak powiem, no bo najpiękniejszy chłopiec na świecie, powiedział to wybitny reżyser Luchino Visconti. Rzeczywiście w filmie Śmierć w Wenecji, ja za chwilę opowiem wam dla tych, co nie widzieli, o co chodzi w tym filmie, on jest takim ideałem chłopca, jest takim efebem, to już nie jest dziecko, jeszcze nie jest mąż, jeszcze nie jest mężczyzna, widzimy, że jest w takim momencie właśnie, kiedy jest efebem, jeszcze jest jakby pomiędzy. Jest rzeczywiście bardzo urodziwy, ma bardzo piękne spojrzenie, ma piękne rysy twarzy, ma wspaniałe włosy, jakąś ogromną grację w ruchach, to też widać. No to Visconti był bardzo czuły na tym punkcie. Jemu zależało na tym, żeby Tadzio, ta postać była kluczowa dla całej tej historii. No i wyobraźcie sobie, że Bjørn Andersen przyjeżdża do Cannes razem z Viscontim i słuchajcie, tam spotyka między innymi agentów z Japonii, którzy robią z niego pierwszą wielką gwiazdę z zachodniego świata na rynku muzycznym japońskim. Nie znając japońskiego, śpiewa japońskie piosenki o miłości. I to wszystko możemy oglądać w filmie pod tytułem Najpiękniejszy chłopiec na świecie, który jest filmem dokumentalnym, którego oglądanie boli. Ja ten film widziałam chyba ze 3-4 razy nawet, bo ja bardzo lubię Viscontiego i ja wiem, jak bardzo kontrowersyjnym był człowiekiem. Zresztą sam Andersen mówi, że na planie nikt go nie molestował, nic się z nim złego nie działo, że bardzo o niego dbano i że wręcz atmosfera była prawie idylliczna. Visconti rzeczywiście dbał o aktorów. Dla niego plan był święty, dla niego kino było sztuką i rzeczywiście momentami nie do zniesienia podejrzewam, ale rzeczywiście no, miał cel, do którego dążył. Niestety czasami po trupach. Czy miał świadomość z tego, że stygmatyzuje Andersena na całe życie tym określeniem najpiękniejszy chłopiec na świecie? Wydaje mi się, że nie do końca, ale potem myślę, że też z tego korzystał, bo no, przyczynił się też do ogromnej kariery, jaką film Śmierć w Wenecji zrobił na całym świecie. Ale uroda stała się przekleństwem Andersena. Cały świat miał u stóp, miał zaledwie 15 lat. Wiadomo, że nie wiedział, jak sobie z tym poradzić. I teraz ten dokument, o którym Państwu mówię, do którego link oczywiście dostaną patroni, jeszcze, jeśli go jeszcze ktoś nie widział, a warto. Tylko od razu mówię, to jest bardzo smutna, bardzo traumatyczna, bardzo taka ciężka opowieść. Autorami tego dokumentu są Christina Lindström i Christian Petri. I oni próbują dociec, dlaczego ten kiedyś najpiękniejszy chłopiec na świecie, który miał u stóp cały świat, którego zdjęcia wszyscy sobie wieszali, bo naprawdę jeszcze był przepięknie sfilmowany, cała opowieść w tym filmie, ten Thomas Mann, Dirk Bogart grający główną rolę męską, tam się wszystko po prostu zgadzało. Co się takiego stało, że dzisiaj mieszka w mieszkaniu, które sąsiedzi no, uznają za niebezpieczne dla otoczenia, jest tak naprawdę nędzarzem, jest człowiekiem, który jest na marginesie. Ma problemy psychiczne, ma problemy emocjonalne i nie jest sobie w stanie z tym poradzić, którego życie prywatne jest po prostu jednym wielkim pogorzeliskiem. Ma córkę, z którą się rzadko widuje, ma dziewczynę, z którą nie wie w ogóle, jak ma się z nią zachowywać, ma mieszkanie, o które nie umie dbać, sam o siebie nie umie zadbać, to też jest niesamowite. No, ale słuchajcie, to jest też opowieść, dlaczego o tym mówię? Bo tego Bjørna na casting wysłała babcia. Ona bardzo pragnęła, żeby wnuczek był gwiazdą. Wnuczek grał na różnych instrumentach, a ona wnuczka wychowywała, bo jego matka, czego też dowiadujemy się w tym dokumencie, zginęła w tajemniczych okolicznościach. Nie chcę wam spoilerować, ale my się dowiadujemy, co się stało z matką z dokumentu Najpiękniejszy chłopiec na świecie. I rzeczywiście no, babcia go wysyła, babcia go motywuje, ma siostrę, która też go motywuje. No, chłopak był piękny, niewiarygodnie fotogeniczny. Znaczy to rzeczywiście nie sposób było mu zrobić złego zdjęcia. No i rzeczywiście okazuje się, że to był początek końca jego życia tak naprawdę, bo on na przykład mówi w pewnym momencie w tym dokumencie coś takiego, że zorientował się w pewnym momencie, że kiedy będzie miał 16 lat, będzie stary i brzydki i już będzie tylko gorszy.
I to się gdzieś przewija w tym dokumencie, że ten chłopak, którego sława była zbudowana prawie wyłącznie na jego wizualności, którego do sławy popchnęła jego babcia, a on był niesłychanie introwertyczny, zamknięty w sobie. Tam jest fragment castingu, gdzie reżyser obsady i Visconti proszą go, żeby zdjął sweter, bo jest dużo sceny w śmierci w Wenecji na plaży, więc chcieli wiedzieć, podejrzewam, jak Tadzio wygląda od pasa w górę. I on po prostu nie rozumie. Widać, że on jest strasznie spieszony, on się strasznie wstydzi. I teraz tak, no dzisiaj pewnie zupełnie inaczej by go o to poproszono. Pewnie byłby ktoś, kto by mu wytłumaczył, o co chodzi. Miałby jakiś kontekst. No dzisiaj się o dzieci jednak na planach dba. Wtedy on po prostu usłyszał komendę i był przerażony, ale wykonał to. No bo trochę jak Janet McCurdy, nie chciał zawieść pokładanych w nim nadziei przez babcię, miał światowej klasy reżysera. Może go gdzieś trochę jarało to, że zarobi pieniądze, bo w tym domu się delikatnie mówiąc nie przelewało, w związku z tym też wizja tego, że on by mógł wyrwać się z tego domu, który nie był fajnym domem, też podejrzewam była fajna i to trochę gdzieś przebija w tym filmie, że tutaj na tragedię tego człowieka, bo powiedzmy sobie szczerze, on dzisiaj jest postacią absolutnie tragiczną, złożyło się bardzo wiele różnych rzeczy. Rodzina, w której się wychował, raczej brak tej rodziny, brak matki, ta babcia, środowisko, to, że on był niesłychanie introwertyczny, że był bardzo zamknięty w sobie, że marzył o tym, żeby być muzykiem. No to śpiewał po japońsku piosenki, choć nie znał japońskiego. No naprawdę ręce i nogi opadają. I potem opowieść o tym, jak on próbował zbudować sobie życie, ożenił się. Niestety całe jego życie naznaczone było kolejnymi tragediami. Ogląda się ten dokument, tak jak wam mówię, to jest bardzo trudne w odbiorze. To jest bardzo smutne, bo widzimy człowieka, on jest taki wysoki, chudy, ma długie włosy. Zresztą jak oglądaliście Midsommar Ariego Astera, on tam gra, jedną z tych osób, która rzuca się ze skał. On czasami gdzieś tam występuje, ale to nie znaczy, że on sobie układa jakoś życie, że on sobie to jakoś w stanie uporządkować. To jest dorosły mężczyzna, który dalej jest gdzieś jak to dziecko, jakby go ktoś zamroził w momencie, kiedy miał te 14 lat i poszedł na casting do Viscontiego, który szukał najpiękniejszego chłopca na świecie, do filmu, który no, jest absolutnie jednym z najważniejszych w historii kina. I obejrzałam go niedawno i w ogóle się nic nie zestarzał. Zresztą posłuchajcie, to jest fragment wypowiedzi Viscontiego o pięknie absolutnym. Absolutely beauty exists. And like you know, to put the eyes on the beauty is to put the eyes on the death. No właśnie, a propos śmierci w Wenecji, w tle słyszycie piątą symfonię Mahlera, która bardzo często rozbrzmiewa w tym filmie. To jest wspaniałe kino. Ja sobie całkiem niedawno je obejrzałam. Właśnie po pierwszej projekcji filmu Najpiękniejszy chłopiec na świecie, tego dokumentu, którego link dostaną patroni. Ja ten film obejrzałam pierwszy raz, jak miałam chyba jakieś 18-19 lat i zrobił na mnie ogromne wrażenie, ale muszę przyznać, najbardziej podobał mi się Tadzio. No bo jak jest się nastolatką, to ci się podoba śliczny chłopak. Co cię tam obchodzi jakiś po prostu starszy facet, Aschenbach, kompozytor, chociaż w noweli był pisarzem, ale w filmie jest kompozytorem, który jedzie do Wenecji wygrzewać się na piaseczku i czuje, że jego życie się kończy. No co cię obchodzi jakiś stary koleś? Widzisz Tadzia, który jest piękny, no po prostu nie można oderwać od niego wzroku. Jeszcze Visconti tak go filmuje, no że to jest po prostu obiekt seksualny, aczkolwiek jest to dalej dzieciak. On się tam wygłupia z rodzeństwem, z rodziną, wygłupia się na tej plaży. A Aschenbach przyjeżdża do Wenecji, porzucił swój tak naprawdę uporządkowany świat, szuka czegoś, tak? Niektórzy mówią, że sakrum, no przeróżne są interpretacje tego filmu, ale on przybywa do Wenecji i to jest o tyle fascynujące miejsce, nie wiem czy byliście, ale to jest miasto, które jest zarówno lądem stałym, jak i jest morzem. I to jest takie miejsce, które jest niesamowite, jest gdzieś magiczne. Ja nie jestem totalnie fanką Wenecji, ale rozumiem fascynację ludzi tym miejscem. No i Aschenbach sobie wymyślił, że jadę do Wenecji. On tam siada na plaży, obserwuje ludzi, którzy się bawią, śmieją, opalają, czytają książki i widzi tego Tadzia. I ten Tadzio, Aschenbach jest chory, Aschenbach odchodzi. Ma już po prostu ewidentnie świadomość, że chyba niedługo umrze. A jest człowiekiem inteligentnym, wrażliwym, może nadwrażliwym i czuje, że może to, co widzi każdego dnia, to już jest ostatni dzień w jego życiu i te widoki, które widzi, chciałby zapamiętać. Więc jak w pewnym momencie widzi przepięknego chłopca, na widok którego zamiera po prostu, nie wiem, czy tam są jakieś podteksty gejowskie, nie interesuje mnie to, czy pedofilskie. Dla mnie to jest opowieść o tym, że człowiek, który umiera i ma przeczucie, że jego życie się kończy, zawiesza oko na czymś, co jest pięknem absolutnym i w przeciwieństwie do niego ma całe życie przed sobą. I bawi się, i jest radosny, i się śmieje, i każdy śmiech Tadzia
jego wygłupy na plaży przypominają Aschenbachowi to, że on już tego nigdy w życiu nie będzie miał. I to go boli coraz bardziej, zresztą na koniec on umiera na plaży, w fotelu i widzi Tadzia, który wchodzi do morza, wygłupia się, pozuje, jest na tle zachodzącego słońca. To jest przepiękna scena, bardzo smutna scena. Człowieka, który w ostatnim tchnieniu zawiesza oko na doskonałości, której nigdy nie osiągnął, może kiedyś był blisko i której już nie osiągnie, bo wie, że to się kończy. Piękny, bardzo nastrojowy film. Obejrzałam go, tak jak mówię, niedawno po pierwszej projekcji mojej prywatnej filmu Najpiękniejszy chłopiec na świecie, że ze wspaniałym Dirkiem Bogardem w roli Gustawa von Aschenbacha i ta rola jest wspaniała i dla osoby, która już no, trochę lat ma, trochę więcej niż 18, to jest dla mnie film o przemijaniu. I to jest film o tym, że czasami zawiesza się oko bez względu na to, ile ten ktoś ma lat i jakiej jest płci, na kimś, o kim wiesz, że całe życie jest przed nim. A o sobie już tego nie możesz powiedzieć. I to jest o tym opowieść. Piękny film z Tadziem, czyli Andresenem w roli głównej. Nastrojowy, cudowny, ale też stygmatyzujący tego młodego chłopca, najpiękniejszego chłopca na świecie na całe życie, zniewalający go do końca, będący początkiem końca jego normalnego funkcjonowania, bo on tak naprawdę od momentu premiery tego filmu stał się niewolnikiem wizerunku Tadzia. On nawet jak w tej Japonii był, to zobaczycie sobie, stylizowany był na Tadzia. Nie pozwalano mu się ubrać we współczesne ubrania. A rzeczywiście dziewczynki w Japonii no, na jego widok zachowywały się, jakby widziały Beatlesów albo Rolling Stonesów. Naprawdę, znaczy on był uwielbiany. No i mężczyźni na jego widok też. Tam jest przemilczana sprawa tego, czy on miał kontakty homoseksualne czy nie, ale wydaje mi się, że tam się coś działo, że on też w pewnym momencie jest taki pasus o jego pobycie w Paryżu w eleganckim apartamencie, gdzie podejrzewam, ktoś go sobie po prostu wynajął. To jest delikatnie opowiedziane, ale wydaje mi się, że tutaj też on miał różne, no, że tak powiem, przygody seksualne. I to też stanowczo za wcześnie. Wszystko stało się przez to, że nikt nie pomyślał, nikt nie miał świadomości wtedy, w latach 70., że to są dzieci. I że tym dzieciom jednym określeniem, jedną sytuacją można po prostu zniszczyć życie. No, proszę Państwa, będziemy powoli kończyć, ale bardzo Was zachęcam do obejrzenia Śmierci w Wenecji. Właśnie tak sobie myślałam, że to jest też opowieść o tym, że świat, który znamy, się kończy. To jest bardzo dekadencki film. To jest też opowieść o tym, że kultura, którą znamy, też się kończy. I że życie, które znamy, się kończy. To jest niesłychany film na te czasy, które mamy. Wystarczy wyjrzeć za okno. Na tym polega siła wielkich dzieł sztuki, że one są ponadczasowe. I Śmierć w Wenecji, czy nam się to podoba, czy nie, wspaniały film Luchino Viscontiego na podstawie prozy Tomasza Manna, no jest takim dziełem. Szkoda, że w tym wszystkim jest chłopiec, którego życie wtedy zostało złamane. Posłuchajcie zresztą. Wyobraźcie sobie, to jest moment, kiedy Aschenbach wraca do hotelu w nocy, mija Tadzia z rodziną rozbawionego i Tadzio się do niego uśmiecha. I Aschenbach siada samotnie na ławce i mówi to. You must never smile like that. You must never smile like that at anyone. No proszę Państwa, to wszystko na dzisiaj. Mimo, że piszecie do mnie, czy coś powiem więcej o Gwyneth Paltrow, rozumiem, że ona robi wszystko, żeby być w moim podcaście, no to jeszcze nie w tym tygodniu. Też nie będę na razie nic mówiła o tym, jak strasznie zdisowali twórcy Sukcesji, serialu Sukcesja, firmę Burberry, a szczególnie jedną torebkę, która się pojawiła w pierwszym odcinku czwartej serii. No, pojechane. Myślę, że PR-owiec Burberry po prostu nie wie, co ma zrobić. Nie pozwie przecież HBO i twórców serialu Sukcesja, ale myślę, że wszyscy ci milionerzy i ludzie bogaci, którym się wydaje, że jak ubiorą się w logo, to wszyscy będą wiedzieli, że są bogaci i będą im zazdrościć. No to tutaj Sukcesja daje im taką fangę w nos. Scena z torebką, opowieść o torebce, dzień po premierze pierwszego odcinka czwartej serii. Wszyscy mówili o tej scenie, bo to jest totalny diss na wszystkich logomanów. Dokładnie, więc na razie tego jeszcze nie ruszam, bo myślę, że twórcy Sukcesji się rozkręcają. Tak samo jak rozkręca się Gwyneth Paltrow na sali sądowej. Na razie to zostawmy, bo to jest ponad moje siły. No proszę Państwa, to wszystko na dzisiaj. To był podcast
Pierwsza młodość, który przygotowała i prowadziła Karolina Korwin-Piotrowska. Jesteśmy co tydzień, co piątek o godzinie 18 na Spotify, na Apple Podcast i na Google Podcast. Zapraszam do mojego Patronite'a. Patroni z konkretnych progów mają co tydzień specjalny newsletter, bardzo długi, bogaty, wiem, że go lubicie. Chciałabym następny odcinek zrobić pod kątem tego, co robić w święta. Tak sobie pomyślałam, że może byście coś popodrzucali mi, jak chcecie, to piszcie. Ja mam jakiś pewien pomysł na to, bo idzie Wielkanoc. Zrobiliśmy nietypowy odcinek świąteczny na Boże Narodzenie, to zobaczymy, co będzie teraz. Może jakoś nam to wyjdzie. Dziękuję jeszcze raz bardzo mojemu sponsorowi, firmie The Candle Dust, która produkuje ekologiczne woskowe świece, które nie trują, tylko pięknie pachną, aczkolwiek delikatnie, bo są ekologiczne. No i co? Dbajcie o swoje dzieci. Przytulcie je. Słuchajcie swoich dzieci. Nie traktujcie ich jak maszynki do zarabiania pieniędzy. Miejcie świadomość, że z tych dzieci wyrosną kiedyś bardzo poranieni dorośli. I mówię to ja, jako osoba, która była kiedyś dzieckiem, z którego wyrósł poraniony dorosły. Możemy zrzucić na naszych rodziców bardzo wiele. Możemy spróbować ich zrozumieć, ale też pamiętajmy, że przed nami jest pewna odpowiedzialność, żebyśmy nie powtarzali błędów naszych poprzedników, poprzednich pokoleń. Miejmy świadomość w czasach mediów społecznościowych, kiedy internet zalany jest zdjęciami małych bąbelków, którymi cieszą się dumni rodzice, że po pierwsze z tymi zdjęciami wszystko może zrobić pedofil, po drugie z tymi zdjęciami wszystko może zrobić sztuczna inteligencja, po trzecie, czy tak naprawdę chcecie tego, żeby wasze dzieci zostały osobami publicznymi? Zbieram teraz materiały do, myślę, że to zrobimy o tym podcast, o tym, że wyrasta pokolenie, które zostało sprzedane przez swoich rodziców już na etapie życia płodowego i zaczynają podawać swoich rodziców do sądu za naruszenie prywatności. Te procesy na świecie już się dzieją. Już mamy ludzi, którzy dzisiaj próbują na przykład znaleźć pracę, dostać się na studia i mają problem, ponieważ rodzice sprzedawali ich nawet kompromitujące zdjęcia z dzieciństwa do internetu. Sprzedawali, nie. Oni to pokazywali, chwaląc się na swoich profilach w mediach społecznościowych, nie mając w ogóle świadomości tego, że właśnie pieprzą koncertowo przyszłość swojego dziecka. Ale oczywiście robili to z miłości. Dokładnie tak samo, jak robiła matka Janet McCurdy, jak robiła babcia Andersena, jak robiła matka Ewy Jonesko. To wszystko z miłości, proszę Państwa. Różne są barwy miłości, także czasami warto nie tylko kochać, ale i też trochę pomyśleć. No dobra, to wszystko na dziś. To na koniec jeszcze może trochę Malera. Słyszymy się za tydzień, godzina 18, co tydzień premiera Pierwszej Młodości. Moim wydawcą jest Mateusz Nowosad i nagrywaliśmy w studiu Silent Scream. Do usłyszenia. Bądźcie dobrzy dla swoich dzieci.